Kolejnym odcinku wprowadzenie takie musimy zrobić odnośnie tego, co tu się dzieje. Jesteśmy w dalszym ciągu na WGG, więc zobaczmy kibiców. Tutaj nie ma za dużo, ale zawsze kilku jest. Patrzymy te gołębniki, do których te gołębie mają wracać, które są dzisiaj na locie. Tych gołębi jest 40 kilka sztuk. Przed chwilą mieliśmy informację, dlatego też tutaj właśnie wyszliśmy przed gołębnik, od kolegi Łukasza Trutego. Tak, który jest na bliższym troszeczkę pomiarze. On już z tego lotu, gdzie te gołębie zostały wypuszczone tutaj, ma jednego gołębia, tak? Jaki mu przyleciał? I to jeszcze z... Czarny, tak? Hodowli, czarny, z moich gołębi akurat. I teraz właśnie tak z niecierpliwością... Dał informację, że już są, także spodziewamy. Ile to jest kilometrów? Bliżej? A nie, on kilka, 2 kilometry. No, także patrzymy i zobaczmy. Pogoda w dalszym ciągu dopisuje. My tutaj Łukasz, przepraszam, nie Łukasz, tylko Jasiu mówił, że wprawdzie tutaj zła pogoda była po drodze pod wiatr, ale tutaj nam nic nie wieje. Zobaczmy, te drzewa ciągle, zobaczmy, są praktycznie bez ruchu, utrzymywane. O, wypogodziło się, mniej chmur jest, słoneczko świeci, temperatura też już wzrasta. Na szczęście nie jest jeszcze tak gorąco, a przy okazji jeszcze tutaj Łukaszowi Zagacie życzymy ten wszystkiego najlepszego z okazji jutrzejszych urodzin. Może coś postawi, zobaczymy. Ale za nie mówił, no nic. No nic, to coś wymyślimy. Dobra, ale popatrzmy. Może coś się za chwilkę pojawi. To teraz mamy też jeszcze na pierwszym planie kolegę Jana. Kolega Jan tutaj na pierwszym planie stoi, ale z tyłu są bardzo istotne informacje, które teraz pokażemy. Są to po prostu banery reklamowe od hodowców, od firm, które tutaj kolegę Jana niejako wspierają przy realizacji tych tutaj i przedsięwzięć na gołębniku dla gołębi młodych, jak i podczas tych gołębi rocznych lotów. Tutaj mamy i firmę Belgica De Wert, której tutaj z przedstawicielem głównym w Polsce jest kolega Paweł Sławek z firmy Gołębie Odrzutowe. Mamy też banery firmy Paloma, producenta karm od kolegi Patryka Wróbla. To wszystko też z Opola, z okolic, bo kolega Patryk Wróbel z Łubnian, tutaj kolega z Prudnika. Przy okazji, jak jesteśmy już przy tutaj firmie Gołębie Odrzutowe, chcieliśmy przypomnieć, że w przyszły weekend będzie odbywała się tam w Prudniku przy ulicy, zaraz sobie przypomnę, ale tam zaraz jak się wjeżdża, bardzo łatwo dojechać, spotkanie z doktorem Henkiem De Werdem. Będzie też otwarcie tam nowej siedziby. My tam już film pokazywaliśmy, jak wygląda. Na pewno będzie ciekawie. No ale też mamy tutaj firmę Ilubisan, Ropebe, to są też produkty z firmy Gołębie Odrzutowe, Herbotsa produkty. No co tu jeszcze, Jasiu? No chciałem powiedzieć, że już właśnie drugi sezon nas wspiera doktor Henke De Werd za pośrednictwem właśnie Pawła Sławka. No i w tym roku pierwszy raz firma Paloma, która nas po prostu wsparła karmą, nie? No cały czas gołębie są właśnie na tej karmie prowadzone. To co mówiłem wcześniej, że jak na razie do tej pory przepięknie się chowają te gołąbki. No i cóż więcej, no ogólnie jestem zadowolony, że po prostu... Są sponsorzy jacyś. Zawsze to jest łatwiej. Dokładnie, jest zawsze łatwiej. Cieszę się, że ktoś mi zaufał, że chce po prostu nas tutaj sponsorować. Bardzo się cieszę i dziękuję im, bo jak na razie bardzo jest nam to pomocne. No tutaj kolega tak mówi, takim głosem słyszymy, trochę mu się zawiesza tego, bo kolega już jest zaniepokojony, że te gołębie właśnie się nie pojawiają, co? Właśnie, nie, nie, żartujemy, ale popatrzmy. Patrzymy tutaj wspólnie, obserwujemy. Wiatr jest w dziubno, może być ciężko. Tutaj my nie tego wiatru nie odczuwamy, ale on tam za górami wieje, to jest taka specyfika lotów, tak. Po prostu na pogodę przeglądałem, no to po całej trasie, no niestety mają w dziubno, to także... Zobaczymy. No gdzie mamy też właśnie takie nietypowe troszeczkę spotkanie, gdyż hodowców jest tutaj mało, kibiców, no zobaczmy. O właśnie, to właśnie powiemy, no ale dzięki temu, że my tu jesteśmy, puścimy niejako relację u nas, będzie można zobaczyć, jak tutaj wygląda, ale przypomnijmy sobie, kiedy tutaj mamy finał we wrześniu, już kiedy się odbywa lot finałowy dla gołębi młodych, tutaj jest gwaru dużo, zgiełku, tutaj już od kilku dni wcześniej przyjeżdżają i przy okazji tutaj zachęcamy też do przyjazdu tutaj inne osoby, które do Pyzówki by chciały tutaj w góry przyjechać. Tutaj w Pyzówce kolegi Jana Bocheńczaka, ciocia, ta ciocia przyszywana poprzez żonę tutaj, ciocia Kingi, żony kolegi Jana, ma taki bardzo ładny pensjonat, ceny są niewygórowane, bardzo fajnie tam jest, można się dobrze i najeść, wyspać, to jest rzut beretem, że tak powiem, bliziuteńko, paręset metrów nawet na piechotę tutaj można przyjść, ale zachęcamy też do przyjeżdżania tutaj w góry z rodziną. Jesteśmy przy tej cioci, to chciałem powiedzieć, że właśnie
Dodatkową taką nagrodą na wspólnym gołębniku tych rocznych jest po prostu pobyt tutaj na weekend dla gołębia, z tych gołębi aktywowanych, który dzisiaj... Ale dla gołębia czy dla właściciela gołębi? No właściciela. Właściciela, no. No też może być. Dla właściciela tego gołębia właśnie, który dzisiaj jako ostatni zamelduje się w dniu dzisiejszym w locie finałowym, właśnie ten pobyt tutaj na weekend. No i teraz się właśnie zastanawiam, czy życzyć tego komuś, żeby się zameldował jego gołąb ostatni, żeby on tu przyjechał, no nie wiem, tak, trochę mam, że tak powiem, mieszane uczucia, ale nic. No miejmy nadzieję, że nie ktoś z okolicy. Ale ja powiem jedno, my tutaj dzisiaj noc właśnie spędziliśmy tam w tym pensjonacie, nie pierwszy raz zresztą, także naprawdę bardzo fajna atmosfera, można i dobrze zjeść, odpocząć, jest cisza, zobaczmy, tutaj naprawdę samochody nie przejeżdżają. Dzisiaj to jeszcze mamy tak, że wiatru nie ma, także naprawdę jest bardzo, bardzo ładnie. Czekamy więc na gołębie. Czekamy nadal, na razie jeszcze nic nie ma. Staliśmy się przed chwilą, nie zdążyliśmy tego usłyszeć, ale Łukasz krzyczał, że są dwa. Popatrzmy w niebo, tak wygląda patrzący hodowca. Solenizant nasz. O, i już mamy. I tu mamy te dwa gołębie. Ale miały tam wchodzić. Nie, bo to są z mojej hodowli. Aha. Czyli przyszły dwa gołębie. Wyprzedziły Giewą. Te dwa akurat moje przyszły. To są z tego lotu, tak? One nie były na tej... prywatne. Prywatne. Odbiły się oba. Zaraz zobaczymy, co to są za gołębie. Jasiek nam powie więcej. Ja już wiem w ciemno. Jedna to jest samca 137 po starym gołębiu od Łukasza Zagaty, po starym Defale. I tutaj jeden to jest 4299 od kolegi Wojtka Jasonka jako roczniak. Gołąb ma siódmy. Jasonek, Wojtek, nie pod Krakowem. Tak, dokładnie. Nie Połomice, nie, to się nas nie Połomice. Tak, oddział. Bardzo Chobot, tak, miejscowość bodajże. Miejscowość Chobot. W zeszłym roku dostałem od niego 6 młodych, z czego 5 przeżyło i naprawdę wybitnie latają. Także za pośrednictwem właśnie tutaj chciałem koledze Wojtkowi bardzo podziękować, bo gołąbki super się sprawują. O, i widzimy, dwa weszły, nie krążyły w ogóle w górze, tam je wypatrzył Łukasz. Praktycznie od razu siadły. I co to, zgadza się wszystko, co mówił? 137 tak i... 137, 42, 99. Dobrze, to. Także na pamięć. Dobra, i czekamy. Za chwilę coś się zaraz tam powinno pojawiać. Mamy tutaj gołębia kolejnego. O, zobaczmy jak ląduje. Tak, pięknie się zebrał. I z Giewontu zobaczymy, czyli to jest ten pierwszy gołąb. Proszę nie kląć tu. Bym prosił o zasłownictwo. Zobaczymy, co to jest za gołąb. Już widzicie? Dobra i... Łukasz, idź zobacz. Zaraz się dowiemy. Czy aktywne, czy nie? Pierwszy gołąb poszedł. Tak, będziemy widzieć. Zaraz tam, gdzie system jest włączony, będziemy widzieć. Na internecie możemy od razu zobaczyć. Oczywiście tam opóźnienie kilkudziesięciu sekund jest zawsze. Co to jest? To jest gołąb kolegi Kotrysa, Krzysztofa, a aktywowany został przez właśnie tego kolegę Marcin Smalec, tutaj właśnie z oddziału Waxmund, pod ksywą taką CCCCP. Także ten gołąb bardzo dobrze się cały czas spisował, ale no dzisiaj... Widzimy, wygrał. Jaka nagroda go czeka? No, on był szóstym lotnikiem po 5 lotach. Myślę, że teraz go to też przybliży jako ten. I z aktywowanych też go jakaś tam osoba aktywowała, ale nawet nie znam tej osoby. No mówiłeś Smal. Aha, no będziemy widzieć. No nic, Łukasz, doczekaliśmy się, nie? No. Pierwszy jest. No, jest już. Czyli trzy gołębie, znaczy jednego mamy z tego z 40 kilku, a tyle swoich dałeś? Ja też 40 zakoszowałem. I będziemy czekać. Jest kolejny, a nie, to jest. No tam. Tu emocje są, emocje cały czas. Tu wprawdzie mówię, kibiców dzisiaj dużo nie mamy. Kamil tutaj nam też kibicuje, nie? Kamil, ty jakiegoś aktywowałeś gołębia? Nie. Nie. Tata nie dał pieniędzy, czy dał? Nie możesz mieć, no właśnie. Zobaczmy, uczciwość ponad wszystko. O, mamy, nie, to szpaki, szpaki, grupa szpaków. Nie, no taka ilość Krzysiu na to. To żartuję. W kilka minut po przylocie pierwszego gołębia, ale jak zlądował, zobaczmy, jest drugi. Ach, piękne wejście. Zaraz Łukasz nam odczyta. No, na urodziny Łukaszowi dobrze zrobi pobiegać trochę. Schudnie. Schudł. Zobaczymy. Zaraz usłyszymy, czy to był gołąb, ale widzieliśmy, pięknie schodził. Tam może troszeczkę mi się obiektyw... WG Warka, kolega Mirek. Mirek Budzianowski. Tak, oni też mają gołębnik. Nie wiem, czy uruchomili go w tym roku?
coś tam próbują, z tego co słyszałem, ale nie wiem. Ale pozdrawiamy przy okazji kolegę Mirosława. Gratulujemy. I gratulujemy, oczywiście. Czekamy, czekamy. O, jest! Nie, 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 nie. Wróbel znowu. Tutaj ptaków jest naprawdę jest dużo. Kolejny, jest, jest. Leci z góry. Wszystko jednak od... O, widzimy. Czyli przeleciały? Przeleciały. A czy no, wiatr jest dużo. Tak jak no. Co mówiłem, że z góry ten wiatr. I... Lata, lata tutaj w powietrzu. O, mamy tu, no na dachu siadł. Czyli mamy, jeżeli to z Giewontu, to będzie trzeci. To wejdzie do niebieskiego wylotu. Tak, zobaczymy. To są moje prywatne, a raczej mój. A sobie jaką nagrodę ufundowujesz? Czy czekasz na inicjatywę żony Kinga? Co tam będzie? Co będzie za prezent dla Jasia? Zobaczymy. Dobrze. Wycieczka na jarmark do Nowego Targu. No tak, bardzo daleko to jest. Teraz chcę się pochwalić, że w Nowym 3 Targu kilometry stąd. Ja z kolejnego łąk. Gdzie jest? Bo nie widzę. O, bardzo wysoko, tak. Popatrz. Ja widzę. Nie wiem, ja widzę, daleko jest, bardzo daleko. My tu może z zoomem go ściągniemy. O, przepięknie. Zobaczmy, one praktycznie nie ruszają skrzydłami. Szybują. Jak kule spadają, popatrz. Bilardowe. No, bilardowe kule chyba nie spadają. Cicho. O, dobra, zobacz. I też Jasia, też kolejny. Zobaczmy, jak zmęczony jest. Samica. Nie odbił się. Odbił się. A to nie słyszałem. Czyli tu masz już 4. Mówił, że mam zagłuszenia, mam już 4, tak. O tych zagłuszeniach lepiej nie mówmy. Tutaj dopiero jest połowa dnia. Substancji zagłuszających też na pewno coś jest tu. Także spokojnie, zobaczmy tutaj na tych stołach, przypomnijmy sobie tutaj na tych stołach siedzenia, tutaj czekamy zawsze, kibicujemy gołębiom, które przylatują, tu finał, popatrzmy, tak wygląda gołębnik na tych kolorowych wlotach, gołębie tam siądają na tym, wiesz, podejście, przepraszam, na tych, przez te wloty wchodzą, my tutaj zawsze mamy możliwość podczas finału tutaj w tej budce oglądać na ekranie komputera, jak kolejność się tych gołębi przylatujących układa. Natomiast dzisiaj tak troszeczkę lajtowo, bo tych gołębi mamy mniej, też tak nikomu. Starczy, że Łukasz pójdzie, nam powie. To już też na internecie widzimy od razu te wyniki. Także po 30 sekundach jest to przesyłane. Tak. Tu internet trochę słaby jest, także proszę wybaczyć nam tutaj, że nie ma transmisji online, to znaczy na żywo kamery, ale to niestety, no tutaj nawet w hotelu to jest właśnie ten... radiowy internet, nawet 2 tygodnie temu, jak burza była, jak przez chwilę nie było prądu, to po prostu odcięło, no i przestały wyniki. Tu właśnie jest ten problem niestety. Na drugi dzień. No tak, no to się zdarza po prostu. Tak, to właśnie też czasem jest. Nadal obserwujemy. Jakoś tam wysoko gdzieś u góry widzę 3 gołębie, ale myślę, że one raczej idą do Zakopanego. Do Zakopanego, a w Zakopanym lotuje też jeszcze, powiedzmy, tu przyszłego razu go pozdrawiamy, kolega Jan Body. Tak, tu my kiedyś nagranie, które żyje się raz, to jest taki ewenement, gdyż w teledysku, który mamy na internecie, tam występują właśnie gołębie. I pocztowe to hodowca gołębi, zobaczmy, także przy okazji pozdrawiamy. Pozdrawiamy go i życzymy mu dobrego sezonu. Dobrze. Jest gołąb kolejny. 3-2-3 od Jaśka. 323, to piąty gołąb już u niego. No to lepiej nakarmił je. Łukasz, lepiej nakarmił czy nie? Po prostu starsze gołębie. Starsze. No nie, to żartujemy. O, odbiło już tego gołębia. Gdzie jest? Nie mam tu? Nie, weszła. 3-2-3. Co? 323. To mam już 5. Ale nie, jak pan to 13-16 nie seryjny, znaczy do 7 kilkowanej tam. Wszyscy wspólnie wypatrujemy gołębia, który jest bardzo wysoko, no nie wiem czy go widać, ale staram się obiektywem podążać za nim, ale niestety pewne techniczne możliwości. O, ale już jest tutaj, o, tu mamy go, zobaczymy, czyj to będzie. No teraz nie jesteś w stanie, Jasiu, rozpoznać, czy to jest. No zobacz, to żal. To... 5 gołębi moich jest i 2 gołębie ze wspólnego gołębka. 6.
To będzie raczej mój gołąb, tak, leśny. Sześć. Tak, to jest ten gołąb, to jest lider oddziału, który jest pierwszym lotnikiem. Dzisiaj melduje się szósty. To też dobrze. Albo nie, nie, to nie. Zobaczymy. Trochę nie łapie nam widzę ostrości. Szósty gołąb. Tak, jednego jeszcze mi brakuje i zamykam. To który to był gołąb, ten pomyliłeś tam, czy nie? To... No pomyliłem, nie, akurat, bo mam takiego też, który właśnie zakupiłem ze wspólnego gołębnika w 2014 roku. Na dzień dzisiejszy był właśnie liderem oddziału, prowadził. No jeszcze go nie ma, no jest sześć gołębi, ale lot w lot praktycznie... Wierzymy kilka w niego. Kilka lotów siadał pierwszy na gołębniku. O, idzie właśnie jakiś kolejny gołąb z góry. Też wszystko od strony Słowacji, tak? Jeżeli to jest mój, no to w tym momencie zamykam seryjnie, jeżeli nie, no to jeszcze czekamy. No tu będzie trzeci na WG. Nie seryjny, ja jak na razie mam sześć i wszystkie są seryjne. Przysiek twój. O nie, to na Giewont. No, wygląda na to, że to będzie... Ale zobaczmy. Poczekamy, poczekamy. Zastanawiamy się. Nie, nie. Normalny. O. I jest. I za chwilę Łukasz nam powie. Ale już odbita jest. Powinna być odbita. Zaraz zobaczymy. Kolega Waldemar Dawidziuk. To był gołąb, który cały czas leciał na pierwszego lotnika i jest trzeci. Myślę, że obroni. Tak, Krzysiek go aktywował. No tu mamy... Które? No, tu mamy kolega Krzysztof się przedstawi, powiedz. Ile płaciłeś za aktywację? 200 od gołębi. A ile wygrasz? Nie mam pojęcia. Nie, ale... Wierzymy, że pokryją to koszty na aktywację i wygra. Jeszcze coś zostanie. Dobrze. Myślę, że na piwo nie jedno mu zostanie. Tak. Jest kolejny gołąb. Siedził na dachu. Ten seryjny, to ja zamykam serię w tym momencie. No, zobaczymy. Tak, to jest mój gołąb. Nie, nie, to jest chyba z Gielonku. Zobaczymy. Tak, to jest gołąb z Gielonku. Tak, widzimy, siada tam. Jest to kolejny, czwarty gołąb z rocznych WGG. O. I weszedł. Łukasz... I za chwilę Łukasz nam oczywiście powie, pójdzie, odczyta, poczekamy chwilę. O. No jest bardzo ciężko, widać, że te gołębie naprawdę... Tam nie przesadzajmy, tam. Przychodzą. Przychodzą, kto? Bogdan Barbara, WG Pabianice, koledzy z Pabianic, dokładnie tam. Też jest gołąb aktywowany. Hermanów. Także pozdrawiamy Basię i Bogdana, także też mają swojego, już piąty gołąb, tak? Nie, czwarty. Czwarty? Czwarty. 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 I on też był aktywowany, jako trzeci jest aktywowany chyba, nie? O. Czwarty, wszystkie były aktywowane, które przyjdą. Także od... My się siedem gołębi naraz przyszło. Wszystkie chyba moje. Tam wszystkie, nie, nie, tam jest jeden i z Giewontu, tutaj sześć jest od ciebie. Sześć od Jaśka było. A tam jest kolejny na Giewoncie, tutaj te już weszły, widzimy. Tak, wszystkie. Przepięknie, ale było uderzenie. Nie, 6 naraz, 500. No, a z kierunku przyszły? Tak, no tak. Znaczy nie. Znaczy z tego to wszystkie przewiane. Tam ze Słowacji, one powinny tutaj wychodzić. Po prostu tak jak wiatr przez całą Polskę spychał tam za góry, to właśnie stamtąd idą, także... To co mówiłem, no cały czas mają wiatr w dziób, no ale myślę, że to był przepiękny pokaz z lotu 500, 6 gołębi naraz, to... 7. No, 6 u ciebie, 1 tam. 7 naraz, no to myślę, że to było dosyć fajne. Bardzo ładna. Fajny przylot, nie?
bardzo ładny grupie. Korzystając też z okazji, muszę Dominikowi Polarskiemu podziękować, bo to właśnie na jego całym tym programie lotowym właśnie w tym roku lecę. No i z tego co widzę, dosyć fajnie się to sprawdza. W zeszłym roku młodymi też leciałem na jego programie i bardzo fajnie się gołąbki pokazywały. Dwoma drużynami prowadziłem aż do czwartego lotu. No niestety piąty lot były warunki takie zróżnicowane. Także na tym locie niestety troszeczkę dostałem. No my się możemy tylko przyłączyć jeszcze dla życzeń dla Dominika. Także Dominikowi życzymy. No i oczywiście nie możemy zapomnieć o Magdzie, żonie, która wspiera bardzo w prowadzeniu hodowli, w sprzedaży produktów, które kolega Dominik ma u siebie. Także jak dzwoniąc do Dominika, z reguły rozmawiamy z Magdą. Także ja pozdrawiamy, wiem, do zobaczenia. Dzwonię, to rozmawiam z Dominikiem jeszcze raz, ani raz mi się nie udało z Magdą. No popatrz, rozmawiać. No właśnie. Może to jest symptomatyczne. Zobaczymy.